Espresso. 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 Witajcie na kanale Nowa Mowa serii Espresso. Ja jestem Dawid. Co to znaczy uwolnić się od jąkania, wyzwolić od bloków mowy? Co to znaczy pozbyć się tego problemu. Co to znaczy nie być osobą jąkającą. Oglądajcie ten odcinek. Zacznijmy może od słowa uwolnić się. No żeby się jeszcze uwolnić, trzeba być. Zniewolonym. Patrząc na jąkanie, bloki mowy, człowiek jest w pewnym sensie w niewoli. W jakiej niewoli zatem jest człowiek z jąkaniem i blokami? Tych kajdan, tych kul, tych pasów, tych krat jest wiele. Pierwsza w niewoli swoich własnych myśli, tych, których nie może powiedzieć, a chciałby. W niewoli swojego brzmienia mowy. Mówi nie tak, jakby chciał mówić. Zacina się, przeciąga, blokuje. W niewoli prawdziwego wizerunku skurczym twarzy, oczu, głowy, całego ciała w niewoli ciągłej oceny przez innych. Jak wypadnę? Co powiedzą inni? Co pomyślą? W niewoli Ciągłego kamuflażu problemu. Co zrobić, żeby ktoś się nie zorientował, że mam jąkanie? Co zrobić, żeby powiedzieć w miarę płynnie? Co zrobić, żeby nie zostać źle ocenionym? Kraty, kraty, kraty. Więzienie. Za więzieniem. Z jednego więzienia transportowany do drugiego. Więc uwolnienie się od jąkania rozumiem tak, że stajemy się wolni od tych wszystkich zniewoleń. Czyli nie boimy się słów, które kiedyś były ciężkie, mówimy je spokojnie, płynnie. Nie musimy wykonywać kamuflażu, bo nasza mowa brzmi pięknie, ładnie. Nie boimy się przed oceną innych, bo i wyglądamy dobrze, i mówimy dobrze. Jednocześnie nasz wizerunek jest bardzo spokojny. Nie boimy się o swoją twarz skurcze, bo po prostu ich nie ma w spokojnej mowie. Zatem uwolnienie się od jąkania i bloków mowy to nie tylko przyjęcie faktu, że ja mam ten problem i pomimo tego mówię z tym jąkaniem i blokami, niech inni się męczą, trudno, a niestety się męczą. Potwierdzają to badania reakcji. Na jąkanie i bloki mowy, że odbiorca, szczególnie ten najbliższy, z rodziny. Męczy się słuchając jąkania i bloków mowy. Męczy się rodzic, który patrzy na wizerunek cierpiącego dziecka. Męczy się nauczyciel, który widzi ucznia siłującego się ze swoją mową i swoimi. Problemami z mową. Więc uwolnienie się od jękania, to uwolnienie się od tych wszystkich więzień, to wypuszczenie na wolność, a żeby była wolność, to musi być spokojna, płynna mowa. Ktoś pomyśli, to jest zbyt wygórowane oczekiwanie, czyli chyba nigdy nie stanę się wolnym, bo chyba niemożliwe jest, żeby. Z tych wszystkich więzień mnie wypuścili. Powiem ci, że jest to możliwe. Jest przepustka, która po włożeniu karty do czytnika otwiera wszystkie kraty. A tą przepustką jest spokojna, płynna, lekka, nowa mowa. Co musisz zrobić, żeby taką przepustkę otrzymać? Najpierw musisz uwierzyć, że nowa mowa istnieje. Zainteresować się tematem. Może, jeśli jesteś rodzicem, pedagogiem, dziadkiem, ciocią, wysłać link do strony, do filmów. Jeśli już znajdziesz odpowiednia informacja, pozostaje Ci zapisać się na kurs nowej mowy, na którym nauczysz się jej i otrzymasz przepustkę. A jak doznasz tego stanu wolności, będziesz robił wszystko, żeby nie wrócić z powrotem do więzienia. Na końcu może Finalizuje to motywem drabiny. Nie da się wchodzić po drabinie wyżej i wyżej, nie puszczając ucisku poprzedniego szczebla. Jeśli chcemy się wspiąć, musimy odpuścić nacisk, ucisk uchwyt poprzedniego szczebla, w tym przypadku starej mowy. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku Espresso, Arabica i Robusta 50 na 50. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Espresso. 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 Espresso.